Siema, w dzisiejszym filmie pochwalę Wam się swoim nowym nabytkiem. Pewnie już domyślacie się, co to jest po tytule. Tak, jest to Kawasaki. Dlatego teraz pójdziemy do garażu. Nie, tak naprawdę to pójdziemy do mnie do kuchni, bo to jest moje Kawasaki. Mianowicie wkrętarka akumulatorowa. To jest moje Kawasaki. Haha, czaicie? Tak, teraz będziemy odpakowywać moje Kawasaki. Może to dziwnie brzmi. Tak, folię. Widzę, że tutaj trytytką jeszcze jest to zabezpieczone. Tutaj jest trytytka ładna, śliczna, błyszcząca, ale my ją przetniemy czymś. I ała, jeszcze się siedziabłem. Kurde, krew mi leci. Mam kuku. I dać mi coś. Ej, masz apteczkę? Kurde. Diabłem się knypem. Ej, to powinno być we fejlach w ogóle. Śmiesznie. No to otwieramy skrzyneczkę i dobra, co mamy w środku? Kurde, krew mi cały czas leci. Ech. Teraz będziecie mieli bekę podwójną. Oto i ona. Ładowareczka, jaka mocna. Idą. 0,6 ampera. Tak, tutaj nasza wkrętareczka. Prawy, lewy, wszystko śmiga. W komplecie takie oto różne rodzaje wkrętaków, torksów i czego by nie było. Ło, nawet wiertełka. Jeszcze Wam pokażę fajną jej zaletę. Możemy sobie wcisnąć tutaj przycisk u góry i z takiej pistoletowej robi nam się taka. I mamy teraz gdzieś bardzo łatwe dojście. Wkrętak. Gdzie mamy tutaj wkrętak? Wystarczy to wziąć na dół, wsadzić wkrętak. Ale coś tutaj nie wsadzić w krętach. Aha, to musi odbić. I teraz ten wkrętak nam nie wyleci, sam nam nie wypadnie, że jeśli chcemy go wyciągnąć, nie możemy go wyciągnąć od tak. Musimy to wziąć na dół i dopiero możemy wyciągnąć. Tutaj mamy regulację mocy do kręcenia. Gdzie to jest tutaj? O, od 1 do 8 i właściwie to jest chyba max. Więc tak wygląda Kawasaki. Pewnie zapytacie, ile to kosztuje. Dałem za tą wkrętareczkę stówkę. Stówkę ona kosztowała. Myślę, że to jest bardzo opłacalny zakup. Jestem teraz w łazience. Tutaj mam taką szafkę. Spróbuję wykręcić tą śrubę. Łe. Widzicie? Bardzo łatwo poszło. Kręcimy wkręta. Ustawimy na wkręcanie. Ech. Poszło, wkręt wkręcony. Wkręcimy sobie jeszcze jednego. Wkręcimy sobie tutaj.
Jeszcze jeden, jeszcze jeden znalazł się w mojej kieszeni. Ach. Do domowych zastosowań jest to dobry sprzęt, więc uznanie moje. Teraz będziemy te wkręty wykręcać. Do kieszeni kolejny. I kolejny. Żeby nie było, że coś tylko sobie bezsensownie wkręcam, naprawię drzwi od szopki. Jest naprawione. Już nic tu nie odchodzi. Igła! No, więc tak wygląda moje Kawasaki. A tutaj wam jeszcze coś pokażę, jedną funkcję, jak używam jej. Tu jest wskaźnik baterii. Zielony informuje o tym, że jest na maksa naładowana. Ogółem polecam zakup tego typu wkrętarek, bo są zajebiste i można szpanować, że ma się Kawasaki. Haha. Żeby nie było, że tak sobie cały czas bezsensownie coś wkręcam i wykręcam, to naprawię to. To jest od drzwi, od szopki. I naprawię to wkręcając wkręt. Ale ech. Ech, 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 ech. No nic, teraz będę musiał sobie zrobić selfie z wkrętarką. Na miniaturkę. Ha, śmiesznie. I... Ała, jeszcze się dziabłem.